Witam. Dzisiaj chciałbym pokazać, o co chodzi w powiedzeniu będziesz świecił od napromieniowania, bo czasami na przykład wracam z Czarnobyla i ludzie mówią, hej, co, świecisz w ciemności? No to ja stwierdzam jednak, że nie, ale pokażę wam, co naprawdę świeci w ciemności, co jest napromieniowane. Przed wami, jak widać, są kamienie. To są kamienie przywiezione przez mojego znajomego z Gór Sowich, bodajże. Od razu dziękuję mu za wypożyczenie tego do filmiku. Chciałbym właśnie pokazać, o co chodzi z tym świeceniem. Jak widać, kamienie nie świecą. Gasimy światło. No to akurat światło jest za mnie. No kamienie nie świecą, o, może tak pokażę, że nie świecą. Jednak pod ultrafioletem coś zaczyna być widać, jednak dla naszej kamery będzie to nieco problem, dlatego posłużę się żółtymi okularami ochronnymi. I tutaj chyba już ładnie widać, o co chodzi. To jest świecące promieniowanie, a dokładniej są to sole uranu. Sole uranu i lantanowców świecą pod, no, fluorescencyjnie, pod wpływem tego, że światło ultrafioletowe właśnie wywołuje to zjawisko w tych dwóch solach. To, co widzicie tutaj świecącego, to są jakieś tam śladowe ilości autunitu. To jest taki minerał, który występuje. To jest taka sól radowa właśnie. Ona występuje czasami w różnych takich kamyczkach. Na Dolnym Śląsku tego jest, trochę w Czechach. Pewnie na całym świecie też, ale ja akurat znam tylko taki przykład. Chwilę odstawię. Zrobię zooma. Może będzie lepiej widać. O. I tak to wygląda. Świecenie promieniowania. A tak naprawdę minerałów po prostu. Soli uranu. Mam nadzieję, że jako tako zaciekawiłem was tym filmikiem. Może jakoś nie był specjalnie widowiskowy, ale może na coś wam się ta wiedza przyda kiedyś w przyszłości. Tak mi jeszcze przyszło do głowy, może ktoś by pomyślał, że to jest jakaś fluorescencyjna farba czy coś, to tak tutaj licznik. Oczywiście pozbawione klapy, tutaj z tyłu nic nie trzymam, żeby nie było. I jeszcze jako ciekawostka mogę dodać, że w podobny sposób świeci szkło uranowe. I tutaj chyba okulary są zbędne. Mogę pokazać, jak to wygląda przez okular. Ładnie świeci. W dawnych szkłach uranowych nawet do 25% było związków uranu, blendy smolistej. Aktualnie już po, wiadomo, badaniach na temat szkodliwości i innego wykorzystania tych pierwiastków już jest czasami nawet mniej niż 1% i jest to głównie zubożony uran. Zubożały. No, także to już byłoby na tyle. Jako ciekawostka wrzucam, bo uznałem, że może was zaciekawić. No, także trzymajcie się i cześć.